taki uzyskaliśmy efekt końcowy. Teraz pokażę Wam różnicę na termometrze. Termometr pokazuje, tu będzie widać tego, temperatura powietrza jest 28, a temperatura przy 59. Następna koncepcja, drugi panel, trzeci panel będzie tu i czwarty tu. Mam doskonałe warunki, bo basen znajduje się tuż poniżej. Thank you.
samo, jeszcze brakuje tylko szyb, które tutaj przykryjemy panele i mamy. Wymiar tego panelu to jest 125 na 125, czyli prawie mamy 200 metrów na dachu. Dodatkowo mam tutaj jeszcze 100 metrów i 16 koło uzupełnienia, bo już miałem wcześniej kupione. No i tu sobie to leci dalej do basenu. Tam zaraz zobaczymy, jak wygląda instalacja. W tym miejscu mam czujkę zrobioną, schowaną. Ona sczytuje temperaturę z instalacji i uruchamia pompę. Zaraz wam pokażę na dole, jak to wygląda. No i tutaj mamy centrum dowodzenia, jest sterownik. Na sterowniku na obecną chwilę mam nastawioną temperaturę 30 stopni. Przy tej temperaturze zostanie uruchomiona pompa. 26,8, 26,9 to jest temperatura, którą pokazuje czujnik teraz na górze. Będzie wlatywać ładnie nam woda, o, w tym miejscu i w tym miejscu będzie wlatywać ciepła woda, tak samo zresztą jak z pompy, czyli cyrkulacyjnie nam się będzie to kręcić i będzie cieplutka woda w basenie. Można oczywiście uruchomić pompę ręcznie i ja to mogę zrobić. Zobaczymy, jak temperatura wody będzie wzrastać na czujniku, bo w tym miejscu, gdzie jest czujnik, akurat ta temperatura wody jest troszkę niższa niż w tych kolektorach, które zostały zrobione. Popatrzcie, się już wzrasta, już mamy 27,1, 27,2. gdzieś 16,5 stopnia. No i zbadamy teraz wodę wypływającą z... Pogoda jest pochmurna, zobaczcie, to tak wygląda pogoda, jest taka, no, deszczowa, burzowa, są słońce, są chmury, a temperatura wody, jaka wychodzi nam, stopnie. Dobra, chodźcie, zobaczymy, co nam pokazuje czujka teraz nad. No, 32,1, no, to prawie taka sama temperatura jak pokazuje termometr.